wanna be with you. I wanna be with you. Play this record as frequently as you can. Play this record, play this record. Play this record as frequently as possible. Nikt się jeszcze nie spodziewał, że będziemy działać, ale tak to jest, jak to prawdziwe oporowcy się spotkamy. Ja siebie odliczam od tego, ale tu no, cichy ze mną jest. Słuchajcie, próbujemy, bo no mówię, to była prototyp tej maszyny i my mamy teraz 130 koni na ten moment i powiem wam szczerze, są momenty, w których no cichy musi szybko was sprzęgło wcisnąć. Bo byśmy John Deere'a, bo się naorałem za dużo. New Hollanda byśmy, słuchajcie, zadusili. No to ledwo wchodzi i ledwo to ciągniemy, więc nie chcę myśleć, co by było tak naprawdę z pługiem. Generalnie, jak widzicie, choć może być ciężko, bo jest dość już ciemno, kurwa, przed chwilą popadało, w końcu. Ja już tak wcześniej patrzyłem na tą pogodę, piękne chmury idą, pokazywało na 20 deszcz. Później jak orałem, wszystko się rozeszło. Mówię, no jak to zawsze mówią, solec niestety. I w solcu nie pada. No ale przyszło. No generalnie no nie, to nie jest mocno, bo nawet cała ziemia się nie zrobiła, wiecie, mokra. Więc troszeczkę słabo. Co z plusów? No na pewno, słuchajcie, wał. Gdyby nie on, to jutro prawdopodobnie byśmy chyba musieli młodu darowy pożyczyć od kogoś. Jakiś taki przenośny, żeby chyba te bryły porozbijać. Takie się dziadostwa wyciągają. Ja jeszcze tak mówię, kurde, jak wróciłem z orki i mówię, założę ci pa te, no, skrzydełka. Widziałeś, co tam stały. Tak. Ale tak z drugiej strony mówię, pa sucho, może pojedziemy najpierw i sprawdzimy, jak to będzie szło. Najlepsze jest to, że też tam jeden z tworzeń wybiliśmy, jak zdejmowaliśmy wały. Za cholerę nie możemy go teraz dopasować, nie? Więc ja mówię, dobra, co innego włożymy. Słuchajcie, od dwukołówki poszedł bolet duży, ładny, żółty. I dlatego on też tam tak wystaje. No tu jestem w szoku, bo tu zawsze w miarę oreczka szła. Najgorzej właśnie było z tym dołeczkiem tam. Ale jak widzimy, no niestety, no ma co robić, kurde, a my tak, no
myślałem, że może jeszcze większy ciągnik wziąć, ale mówię, no kurwa, to przecież no, to nie pójdzie. I taki myśleli mi, taki, ale mówię, nie, no ten będzie idealny, nie? Bo jakby nie patrzeć, no kurde, to takie to z tych 125 koni miało to być. No ale tak jak mówię, gadaliśmy z chłopakami i tak już dzisiaj pierwsze przemyślenia po podczepieniu do John Deere'a. Wiecie, przy tych 5 czy 7 łapach, jak to konstrukcyjnie, bo to tak praktycznie jest, tylko on jest szerszy, no to tutaj przy takim ta rama nie jest aż tak potrzebna. No. Dobra, poszli, znaleźli. To ta rama, słuchajcie, nie jest aż tak potrzebna, ogromna. Ona pół metra, ta druga, mogłaby być, słuchajcie, mogłaby być bliżej. Przez co to już robi nam też tą wagę, która jest na odległość. No i ten wał jest strasznie daleko. Jak teraz to widzimy, maszyna wąska, a tak naprawdę ile ona będzie miała? 3,5 metra? No, jak nie 4, jak nie 4 do tyłu. Więc słuchajcie, to nie ma się co tutaj akurat dziwić, że to tak nam tu teraz idzie. No i to, co my mamy? Tonę z przodu. Gdyby nie ta tona, to nie dziwię się, że John Deere, słuchajcie, tego nie haftnął, bo jednak mamy tonę z przodu, no i te też troszeczkę, te pompy, wszystko wydajniejsze niż na pewno w takim tutaj John Deere'ku. O, powiem wam tak, no zorać się udało wszystko, jak widzieliście, więc no teraz dużo też da, wiadomo, teraz my nie mamy już takiej przyczepności, bo gdzie nie gdzie, jak widzicie, wychodzi tu teraz orka, no to już też New Holland na pewno tej przyczepności nie ma, tak jakby był po talerzowaniu, czy normalnie po ściernisku. Teraz jest też, mamy dziury, no bo orka była, tu już wypłacanie, no to też sami widzimy, no ale już ważne, że chociaż trochę będzie ruszone, ja już będę mógł sobie tutaj na spokojnie jutro wziąć i to, kurczę, zaorać. Na spokojnie, za dnia, za widoku, żebyście sobie zobaczyli, jak to działa, pojedziemy sobie do ciebie i sobie podziałamy u ciebie. Zobaczymy, jak to będzie szło. Jak będzie tak, to zapniemy, bo wiadomo, u mnie jest ten plus taki, że u mnie ciężkie maszyny nie jeździły, więc ta ziemia też nie jest taka zbita. Ty, mordo, u siebie głęboszujesz? Nie, no bo ty robisz bez orki. Głęboszujesz też? No bo bez orki ilu już lat masz? Trzeci rok. Trzeci rok. No a głęboszujesz co ile? Tak mniej więcej, czy... Czy jaki jest, rok po jak prostu? Jak trzeba. Aha. Jak wypada. No bo też inaczej. Sprawy wypadają i tak dalej. No, no bo też inaczej, jak ciężki sprzęt ciągle jeździ, no to ta ziemia też inaczej nie ale jest. Ale są miejsca, bita. Gdzie nie wiem, gdzie, że nie głęboszowałem, to zobaczymy. O, no to kurde, no i o takie miejsca nam, słuchajcie, tutaj chodzi, nie? No tu jest, słuchajcie, po Atilce. Jesteśmy w tym momencie, gdzie jesteśmy po Atilce. No i kurwa, no puk. Ja w pewnym momencie już dzisiaj po połowie dnia orania, próbowania zaorania tego, bo tutaj przez kilka lat, mordo, teraz my nie sialiśmy prawie nic, bo kiedyś tu była łąka. Po tej łące 2-3 lata było git, żeśmy wszystko mieli zorane do drogi, ale później przyszły takie czasy, że zaczęło to kurwa zalewać. No i niestety musieliśmy zrobić tak, że znów tu wrócił schemat tak jakby łąki, jeśli chodzi o wielkość. I żeśmy, wiecie, o, tak jak teraz tu tymi światłami mniej więcej rzucasz, tak tu sobie to wychodziło. No pewnie widziałeś to nieraz. Widziałem. No i kurde, w tym roku ja mówię, no nie, no to już kurwice idzie dostać, cały czas uprawiać to w inną stronę i to ogarniać, więc no to nie było w ogóle sensu. Łapy się gną. Poszli, szybcy i wściekli. Raz z drugiej strony? Czy jeszcze raz? Wiesz co, możemy jeszcze, jak damy radę, pojechać w tamtą stronę i przy wyjazdku możemy sobie już odpuścić jechać. Nawet wiesz co, pojedziemy wtedy przez Oranę, żeby nie jechać drogą naokoło, to przypierdolimy przez ten. No i to obojętnie. Bo wtedy tu ja wiem, że w 100% wezmę i wiem, że tu teraz zoram to jakoś, nie? Ja mówię, myślałem, że John Deere mi wiesz, to pociągnie. Bez tego wału, to chciałem sobie zrobić właśnie całą tą ala starą łąkę, bo widzę, że tu potrzeba. I chciałem sobie zrobić tam na górce, nie? Chyba może jaki tu światłowód szedł. Tam będziemy musieli na pewno uważać. To bo ty, na ile światło? Bo u ciebie też on szedł, nie? Na 100%. Ja mam na tych, na słupach. Na słupach masz? Na to od którego momentu on poszedł w ziemi? Nie wiesz? Nie wiem. Ja myślałem, że oni od samej kozic to poprowadzili na początku szedł ziemią, potem poszli na górę i gdzieś z powrotem zeszli ziemią. No umiesz się ziemią. No i mam pół metra niby w polu moim. No i ale niby powiedziane, że na metr. Ale wiedzieć, czy wykopali, nie? Więc no tam weźmiemy na takie 30, no bo na 30 to ja oram, no znaczy no próbuję orać. Więc no nie wierzę, że mi na 30 to zakopali. Najwyżej nie będziemy kurwa mieli internetu.
Kurde ty, ja nie wiem czy nie mam zesupa, ale jo, bo oni poszli dołem, a mi później na supy to rozprowadzili. No jo, dlatego ja mam zesupa, już później nie mam dołem ciągnięte. O, także no dobrze, że to tak poszło, nie inaczej. Na pewno to jest do poprawy, nie? Ale także to nawet dobrze wyszło, bo przynajmniej też chłopaki wiedzą, jak to wygląda. Z drugiej strony? Tak, jedziemy tam. No nie wiem, czy jedziesz drogą, czy... Dobra, nie ma problem. Jechać pan. Książulu kebab. Dobry, dobry sos pan. O, no i jutro, słuchajcie, zostaje mi zaledwie poprzeczniaki. Nie wiem, chyba się wepnę w obrotówkę, bo w obrotówce to na śrubie skręcisz ten pług. I przynajmniej, wiesz, on wejdzie, nie? Będzie chyba ciągnik stawał, ale ta obrotówka ma to w sobie, że chyba ją, jakbyś nie opuścił, jak ona już wejdzie w ziemię, to już ci nie ma mowy, że ją wyciągnie, nie? Więc jest taki plusik. A ty jakżeś napisał, że jedziesz, i ja tak patrzyłem w oknie, nie? To cię było już widać już, kurwa, za tego, nie? Taki opór, żeś ma załączony. Tak? Dobra. Jako kuta wiesz, gdzie mam? W środku w kabinie, bo nie mam uchwytu. Ale, kurde, wysoko to podnosi, ja pierdzielę. Tu będziesz miał takie górki, dołki, nie? A, dobra, to amortyzowane, wszystko pięknie chodzi. No co, ty jest zadowolony z New Hollandu chyba, co? To już, kurde, trzy są w gospodarstwie. Kurde, poszła zmiana teraz. Powiem wam tak, dinozaury. To jest w ogóle zajebista sprawa. Słuchajcie, dinozaury, które oglądały nas od, kurwa, samego początku. Naprawdę, bo to w 2014 my cię nagrywaliśmy. No, coś takiego. Czy 13? Czy z tym 7? No. Oj, nie wiem, czy nie wcześniej. Jeszcze wcześniej. Ja powiem wam, że to jest, ja tak sobie wczoraj dopiero żeśmy pochminili. W 8 był kupiony ciągnik, tamten. To będzie koło 10 roku. Ja pierdzie, to było, no mówię, to było w 100% początki naszych nagrywań wtedy. I my 14 lat temu, żeśmy my, słuchajcie, w tym gospodarstwie. Mordo, ile ty miałeś lat wtedy? 5. My twojego ojca nagrali, ale jakim cudem, ale ty, dobra, po prostu to było tak, że twój tata wtedy usługi świadczył, tak. Kukurydzy i usikory, no. Słuchajcie, i dlatego to tak poszło po prostu, bo my to nie jeszcze wtedy z Migiem, to my z sikorą nagrywaliśmy, nie? Tu możesz wjechać, nie? To będzie teraz jazdek. Historia zatoczyła koło. I wczoraj właśnie to był ten, tak. New Holland, który tak, wczoraj tak. Zdejmował. Tylko z dołożonym turem. Tak, z dołożonym turem. Lewo, prawo? Prawo. Prawo. Wojtek pogoni nas. No i tu od niby pół metra od tego idzie ten światło, więc no tu zrobimy mordo na takie, kurwa, płycy i tyle, a następne już będziemy... Najwyżej zaraz będą chyba dzwonić. No to słuchajcie, my tak wczoraj żeśmy to porozmijali, mówię, ja pierdziele, ile lat, 4 latka, mówią, taki wspaniały młodzień, a teraz ci dobry na klatce, mówi. Nie no, to jest po prostu, oho. Pewnie Wojtek miał coś puszczone, jakieś ten, dowadnianie pola podglebowo. Oj, wyszło. Szydło z worka, słuchajcie. Więc ja po prostu byłem wczoraj w szoku, jak tak sobie pochminiliśmy. To był, czekaj, siewnik to był... Gaspardo. Konsgilde. Nie, Konsgilde. Jo, cały czas ty go masz? Cały czas, znaczy no w tym roku jest planowana zmiana, ale w tym roku jeszcze siał. No jo. Bez kitu, ty. Kuby nie chciałem. No jo, przez ty, ja pierdzielę. No. Można tyle lat i nie wymieniać sprzętu jak dobry? Można. No, także, a... No co, no żeby nie było, że Kuba ma John Deere'a, ja miałem John Deere'a, no to Cichy też ma John Deere'a, ale no już z tym John Deere'em, no to już nie tak jak chłopciub jest. No fakt, że Kuni mo, ale no trzeba od czasu do czasu go zaglądnąć, no. Szans. Który to jest rocznik? 14 albo 15. Ja pierdzielę. Zawsze zapomnę. To i tak, kurde, Boże, w tych czasach jaki zajebisty. Pod względem wyposażenia ogólnie. I tego wszystkiego. No, może gdzieś będzie dane go nagrać. Nie wiadomo, kiedy przychodzi talerzówka z Rolmako. Prawdopodobnie jutro. No to jeżeli przyjdzie talerzówka z Rolmako i się tu człowiek obrobi, a się obrobi, to popołudniami, kurde, słuchajcie, będzie co robić. Będziemy ciągnąć to John Deere'a, słuchajcie, zobaczycie, nie? Team John Deere, no tu musi być w okolicy, znajomi wszyscy John Deere'y mają, no musiałbym kupić, no musiałbym, no. No nie było wyjścia. Ty pierwszy mam być. Tak, ty pierwszy. Ja pierwszy byłem? No. Żartujesz? No. A kiedy przyprowadziłeś? W październiku. Ja też w październiku. Ty, ja przyprowadziłem, a my ty 2 tygodnie później zdjęcie no. Wysłałeś. No. Jo, tak było to jakoś. To jest, czy się dalej? Ty, jeszcze. No, no. Jako 25, z tego co pamiętam. A my jechaliśmy do Krzysia na kukury... Nie na kukurydze, nie bo było, to był wypad. Nie było wtedy. Był wypad, kurwa, po prostu, nie?
I dlatego. I tak mówię, kurde, no... Kto miał? No Kuba głównie tu miał John Deere'a, nie? Więc tak się złożyło, a później jak mi wysłał zdjęcie, to trochę w szoku byłem, nie ukrywam. O, a tu tak, kurde, widzę, że takie bryły się mocno nie wywalałem jak tam. Ja byłem do siódemki, zapiął i do tyłu robił. To by mogło tak być. Tu jeszcze możesz spokojnie ciągnąć do miedzy. A to twoje? Ja. No tu ci powiem, że no mówię, wiesz, poszły talerzowania, wszystko ładnie, pięknie. No ale ty, no to już powinno być siane 2 tygodnie temu. No ale no, normalnie jakby pogody, ja zawsze koło 10 chciałem jęczmienie. Koło 15, 20 ja siałem przynżyć to pszenicę. Więc... Jęczmień jeszcze będziesz siał? No będę, no. Chyba no ciężko, ale no... Jęczmień już tak odpowiednio. No tak, no ale no. Trzeba, no. Słuchaj, u mnie musi, jak sam świnie musi być no coś tak, tego jęczmienia, nie? A jak ja widzę, co jest z wiosennym jęczmieniem, to... No więc... I słuchaj, tu... Była taka twardzizna, że talerzówka tu nie dawała rady, nie? Tu możemy się odsunąć, żeby nie urwało się dla jego nic. Dobra. Ty, ten tyś coś robił dookoła, ale co? Raczej nie głęboszowo, bo chyba głębosza nie mają. A tym, gdzie tu je Holmerem, spierdol. Nie wiem, ale słuchaj, akurat jak wjeżdżali, to Holmer był. Więc ja nie wiem też, ile mam ogólnie baterii, bo powiem wam szczerze, że... Znaczy baterii to mam 100 na tej, ale karty ja miałem już mało. Cały dzień znów 2 godziny nagrałem, nie? Ja nie wiem, co ja żem ponagrywał. Pewnie nic. I reszta to tylko jakie pierdolenie, nie? Ale no... Się mówi trudno. Coś się wytnie. No i gdzieś Hulmer jechał, ale zaginął. No w tym roku dużo na solcu buraków nie ma. Ja właśnie nie wiem, zawsze się korat umiał, ale... Ja na solcu. Co? No tylko ten ma, no tylko on, ale tak, tu więcej już chyba nie. O, ale petrochemię pięknie widać, o cholera. Jest tam przemian, słuchajcie. No i mówię, no i tu powiem ci, tu była wiosenne wszystko, zasiane. Tu była orka wiosenna, tu było wiosenne siane. I ty, no tu ta leżówka wchodziła na 4-5 centów, nie? Tak się kurzyło, ja mówię, ja pierdolę. Wyjechaliśmy tylko z wiosennego, wjechaliśmy na przeżyt. Człowieku, John Deere'em się kopałem tam później. Tak utrzymało wilgoć, wie, zimowe i wszystko, nie? A to wiosenne taka wysuszona, no ja mówię, no namawiam cały czas. I tak jest dobrze, bo kiedyś było pół na pół. A później gdzieś tam rodzice zobaczyli, że faktycznie no nie ma co, trzeba jak najwięcej tej oziminy siać. No ale gdzieś tam, no wiadomo, no teraz są niby jakieś odmiany owsa zimowe. Są. No więc dostępne, ale są. No więc kurde, jedyny taki plus, że może coś takiego jakby podziałał i jęczmień zimowy. No i wtedy takie coś zrobić, nie? I wtedy się w ogóle chyba nie bawić wiosną. Ale no słuchaj, no niby ostatni rok taki, ale to tak już gadają drugi rok z rzędu. I ma być już normalnie, nie? Bo ten El Nuno będzie zawracał, czy jak to tam oni dołą na niego? Chyba nie? Jo, tam jakiś pas Hiszpanii, jakiś niszczy front jest i on właśnie przynosi suszę, a on już zawsze jest na 8 lat. Czyli będzie sucho czy mokro? I teraz już będzie normalnie mokro wróci, nie? Że znów będą normalne te, nie? Więc no, ale ile w tym prawdy? Powiem ci, ja u Globalisty to oglądałem, polecam sobie obejrzeć, jak ktoś kogoś z was to interesuje. I on co ileś lat przychodzi i on teraz jest. I największe właśnie skutki on ma na samym końcu, czyli ten 7-8 rok. I teraz wypadało właśnie ten 7, on czasami w 8 lub 9 jest w odwrocie. I tak wypadało chyba, że teraz, że on powinien już być w odwrocie, nie? Ale że to jest ostatni rok. Co ci powiem, poza kukurydzą, na moich ziemiach, jak jest susza, sypie lepiej. Bo w susze zawsze wiedzie. A jak jest trochę mokrego, to sam wiesz co jest. No wiem, no wiem, widzę co jest z dołkami tu u mnie, nie? No to choć... ja mam pełno. Jak miałem w tym roku 23 hektary rzepaku, nie było tak mokro. Była mokra jesień, to ze 3 hektary wygniło. No ja przecież no, mam zdjęcia, bo jak nie zapomnę, a ja zawsze zapominam podczas obróbki, to wam wstawię, jak wyglądały ścieżki w rzepaku, jak próbowałeś pryskać. No mam tych zdjęć, to ci wyślę. No. Dobra, to już do końca nie musimy ciągnąć. Jakby tu Wojtkowi rzepoku nie było gnieść. Więc tutaj powiem wam szczerze, że no ja problemu z wodą nie mam takowy. Zazwyczaj jest jej brak, bo tu nigdy nie zalewa, zawsze jest tylko ten dołek, nie? Niestety no ten dołek inaczej, gdyby sąsiad chciał inaczej, my już parę razy i do tych krajowych tam dróg, czy jak oni tam ogarniają, mieli pogłębić rowy, nie pogłębili, mieli coś tu zrobić, odpływ przeczyścić, nie przeczyścili, już 5. rok rzędu. Robią, na głównej. Gdzie? Chodnik? No chodnik i... Gdzie, jak w prawo skręcisz, czy w lewo od ciebie? W prawo, za Wojtka Kurnikami. O!
przewodnik i cały ruch robią z tej takiej kostki. Nie wiem. Aha, dobra, wiem, to jest ten trelinka czy coś, no. Trelinka, ty, no ale ty, żeby tu u nas kuźwa się tyle prosić ich czasu. I chłopie nie przyjechali, nie? My sami wkurwiłem się, wziąłem cyklopa, pogłębiłem, no coś pomogło. No ale i tak wielki ciul z tego było, bo nie dało się wjechać, pryskać nic. To z chwasty ten groch zarosły i nic z tego nie było. Nawet ścień rotacyjną coś tam tata podwalił, złapał i coś tam żarek było. No, także generalnie nie wiem, kiedy mi urwie, bo nie wiem, ile czasowo zostało w razie W. No my już i tak praktycznie kończymy, więc dalimy radę. Resztę zobaczymy sobie, słuchajcie, jak to będzie za dnia, ale sami widzicie, mordy, jak jest kuźwa ciężko i to tylko i wyłącznie na 3 łapy. Więc no, o teraz też wiadomo, tutaj jest po oranym, więc nie mamy tego uciągu. No ale tak jak tam byliśmy przed chwilą, to też jest wiadomo ciężej, bo cały czas się ciągnikiem tam zawracało, coś robiło, jeździło z tym pługiem, to też to kurde ubijało, nie? No, tak jest. Tak i ludzie mają, robią karierę. Słuchajcie, w końcu po tylu latach przyjechałem do tego niedźwiedzia wielkiego, nie? Jak on tu wygląda? Za 30 klucz tu był? 32 może, nie no. No sam, że ten wielki, co przynosiłeś, co dokręcali im tam śrubę jadą. Słuchajcie, to by mogło tak być. Przyjechaliśmy trochę porobić po kukurydzy. Tu były testy, proszę ja was bardzo, talerzówki agromaszu, jak dobrze pamiętam. Po kukurydzy porobionej, no przygotowania pod siew, więc dobrze, chociaż gdzieś, gdzie nie gdzie, ale też widzę, jakie glińsko, ja pierdziele. No, także no, solec nie tylko... Czekaj, tu już nie jest solec, nie? To już kozice. No, ale solec rozciąga się na... Dalej niż co jeszcze myśli ta... Ten solec, co i nawet podbiało, teraz do Krzysia Singo. No niestety, taka klątwa prawdopodobnie solecka tutaj, słuchajcie, jest. Dzisiaj trochę więcej już widać przynajmniej. Widać, jaką robotę robi ten wał. Pogadałem też z chłopakami. Już mamy, że tak powiem, plan, jak będzie ta trójka finalnie wyglądać, lekka trójka. Bo piątka i siódemka zostaną pewnie tak jak były, no bo tamte akurat wersje zarąbiście chłopakom wyszły, a ta akurat trójeczka będzie lekka, będzie bez tej hydrauliki, będzie wtedy z jednym wałem, no i taka będzie wtedy możliwie do podniesienia przez John Deere'a, więc no tutaj mamy czwórkę, bo też wczoraj nie gadaliśmy o tym, John Deere szósteczka, wiadomo, tu koni troszeczkę więcej, ale też już jednak ten moment obrotowy i wszystko, no w John Deere'ze czasami często jak widzieliśmy, no robi kurde swoje, jednak ta 6 cylindrów takim na początku wieku, kurde, po co mi 6-cylindrowy ciągnik? Ale teraz pod te maszyny, które mam, to faktycznie on robotę tutaj robi dużo. No plac, słuchaj, ta helikoptery by ze 2 tu wylądowały, myślę, że spokojnie. Można spokojnie, ha, kiedy tym wyrysować, to człowieku byś miał. Kizio może by stanął na jakiś koncert albo co? Także no to, po prawej stronie rzepoczek. Metodą strip tilta? Punktowo. No i powiem ci, że faktycznie trochę go przytrzymuje coś, ale generalnie jest równy, że wiesz, nie ma placów, nie? Ładnie to ogólnie tak to wygląda. Ziemia. Tak. Tutaj nie ma gliny. No i tu jest chociaż ten, powiem ci, plusik taki, że kurczę, masz chociaż to w miarę równiutko ogarnięte, nie? A gdzie nie gdzie to faktycznie te place. Powiem ci, nie wiem, czy widziałeś, jak za izolbetami jaki rzepak jest. Gęsty. Kurde, jakaś. No, tak, jego, ale nie wiem, on dawno siał to? I duża no, różnica była pomiędzy twoim a jego? Półtora tygodnia. No to dużo zrobił. No to jego dorwały. Czekaj, ty siałeś to też teraz po tym deszczu. No ale on miał jeszcze prawdopodobnie trochę tego deszczu, tego zbożowego. Tak. Tego, co padało, jak były żniwa. Tak. Wtedy, więc to dlatego też tak pewnie tu wyglądało. Wiecie co? Ja może sobie wyskoczę. Pokażę wam, jak to wygląda. Ja pewnie to jest z drona, coś nagramy zaraz. W końcu. O ja pierdolę. Ile on ma skrzydło? 70 metrów? O ja pierdzielę. Dobra, dojedziemy do końca. O masakra. Jakie to jest bydle. No taki pokoju bym sobie postawił. A gdzie jest teraz większy niby? Nie wiem gdzie, ale już nie jest największy. O proszę bardzo. Nie mówię w okolicy, ale... W Polsce, nie no, w Polsce jest kilka. W Polsce są ze 3-4. Mazowiecki. O proszę bardzo. A tak to wycieczki mogły przyjeżdżać, oglądać, pokazywać. Czekaj, ja sobie wysiądę. Tu wsiądę, tu wysiądę. Pokażę wam. Czekajcie, u mnie kamera spadnie. Jo! A myślałem, że będzie głośniejszy. Słuchajcie, to nie ma miękkiej gry. No wał robi robotę, to trzeba przyznać. I on tutaj musi być troszeczkę tych koni więcej, bo
bo i sam ciężar jego jest duży. No i jednak jak mierzyliśmy, słuchajcie, łapy. Łapy to mają tego czarnego z 50, a jakby się chciało jeszcze wyżej bić, to już w ogóle, nie? Także no, moim zdaniem 40. I tak tu, wiecie, idzie bezorkowiec później, to i tak spoko. Tak patrzę na tą kukurydzę, która leży i mi się przypomniały czasy, słuchajcie, jak to się jeździło nagrywać i w jednym takim PGR-ze nagrywaliśmy. I tam pracownicy powiedzieli, że jak najbardziej można nagrywać i w ogóle, ale jakby szef przyjechał, to mówcie, że kukurydzę zbieracie. To mów tam, że kukurydzę zbieracie. No to w razie W, jak ktoś przyjedzie, będzie się pytał, czemu nagrywam, to akurat będzie dobrą odpowiedź miał. A dobra, jest momentami sława, się może się Michałka spytać, czy słyszy go. Z rozpędu. Czy słychać go w nocy właśnie. No także będziemy, słuchajcie, działać i no może wiosna, może następny sezon i wtedy, wiecie, macie prostą, fajną, będzie prawdopodobnie prosta, zwykła rama. Łapy te zostają i zostaje ten jeden wał, nie? I to wtedy będzie fajne, króciutkie, to już będzie luks. To jest taki głęboże, jaki mi chodziło. Po prostu, wiecie, nie zgraliśmy się jakoś, ale było zainteresowanie, słuchajcie, na Bednarach, bo było bardzo dużo pytań o takiego głębosza, więc jeżeli tamtego się uda zrobić, to na pewno też to będzie wyglądało. Widzimy chyba strajta pod rona, bo tu normalnie przy tym polatać. Jestem mega ciekawy, jak to będzie z zasięgiem antenowym. No, ale powiem wam szczerze, pogłęboszować tak całe pole to uła. O, proszę bardzo. O, to już weźmiemy. Dla jego, żeby się nie wkręciło później w siewnik. Mokrzy się przypomniał dla jego. Pięćdziesiąt wyżej gwizdka. Jest dobrze, słuchajcie. Dobra, także nie przedłużając. No szkoda, że nie udało się John Deere'em. No ale sami widzicie, to tu jest ciężko, nie? To też nasze ziemie, bo chłopaki mówią, kurde, co wy macie za ziemię? Bo mówi, tam mają gospodarze u nich piątki. Mają też siódemki i mówi, normalnie tam po 150-180 koni to dają radę. A ja mówię, no zresztą sam widziałeś, mówię, jaka ziemia, nie? Pługa nie szło wbić. Także no my tu na te nasze ziemie, no trzeba troszeczkę tego sprzętu. Nie jest sama glina, ale no widzicie co się tutaj odwala. Ale przynajmniej tu będzie mu dobrze bezorkowcem robić i podsiewy szykować. Także co, ja wam dziękuję serdecznie, pozdrawiam firmę ATMP, dziękuję bardzo za obciążniczek, dziękuję bardzo za możliwość potestowania, bo no uratował, ja nie mam co ukrywać, słuchajcie, on mi uratował tyłek, bo gdyby nie zgłęboszowanie poprzeczniaków, to my byśmy tak naprawdę nie zorali tych poprzeczniaków i nie wiem co to by było, bo i tak po przegłęboszowaniu, jak gdzieś się trafiło tam, gdzie nie było zgłęboszowane, to naprawdę przód wchodził, bo szedł, a tył pługa wyciągało, tak zbitą ziemię mieliśmy, nie? Także tu naprawdę z góry naprawdę dziękuję i miejmy nadzieję, że do kolejnego jeszcze lepszego z John Deere'em testowanego zobaczenia. Także kończymy tego vlogasa i dziękuję Michałkowi również za pomoc, no bo bez niego byśmy tego nie ogarnęli. Także co, do kolejnego, trzymajcie się, strzała. Cześć! Kurwa, my se działamy, słuchajcie. Tu ogółem kiedyś był, o tam z tyłu mam wykopany nowy staw. Tu kiedyś był, tu jest zawalony stary staw. Tu trochę wozidła teraz jeździły, woziły to wszystko, więc jest trochę ubite i powiem wam, że no kurde, teraz idzie lód, bo wcześniej tam na filmie mogliście kurcze widzieć. To było w tamtym miejscu, jak żeśmy trochę powyciągali.
tam i dinozaura jakiegoś wyciągnęli im kawałek, tam było trochę jakichś tam krzoków. No się okazało, że był jakiś kiedyś zagajnik, ale kurna dziot, nawet nie było wiadomo, że aż takie w głębi czekają rzeczy na nas. Będzie trzeba Turym przyjechać. Zobaczcie, jak to wygląda zajebiście teraz. No sama glina tu jest, nie? Ale tak pięknie teraz on idzie, wiecie, bez żeby nie odpukać, bo jeździliśmy tak ze 3-4 przejazdy. Mówię, dobra, gitara, to włączymy kamerkę wam pokazać. No i teraz ten wał i to wszystko naprawdę... Słuchajcie, luks, nie? Ale fajnie, bo też tam, wiecie, poprzerywaliśmy te korzenie. No trochę więcej zabawy tam było, niestety. Ale no, jest dobrze już teraz, jest dobrze. Tu już wjechaliśmy jeszcze pojeździć. Powiem wam, no pięknie to wygląda, jak jeszcze ten staw tak już będzie za 2 lata zarośnięty ładnie. Tu z tym wiatraczkiem w tle, zajebiście to wyglądać. Aby na rybki przyjechał, nie? Jaka w ogóle piękna woda. I zobacz, na jakiej głębokości mamy wodę dopiero, nie? Przecież to jest ze 4 metry. A ostatnio spadło około 60 litrów. To jest kuźwa ze 4 metry woda, nie? Otwórz drzwi. To pewnie powinieneś jak najbliżej się łoboli do środka. Ja pierdolę. Dziękuję. No, także my się cały czas działamy.